Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Kto wpadł na pomysł ściągnięcia do waszych szkół dzieci z Ukrainy? A czytaliśmy, słuchaliśmy, myśleliśmy nad tym, jak rozszerzyć to nasze partnerstwo, ażeby nie było to tylko wymiana zespołów, grup śpiewaczych, młodzieży, samorządowców. I tak zrodził się ten projekt, który chyba podpatrzony trochę był z Kluczborka. No tak, właśnie Kluczbork przecierał szlaki. Tam z całej Ukrainy przyjechała młodzież. No my zawęziliśmy to, bo w ubiegłym roku świętowaliśmy 10-lecie partnerstwa pomiędzy powiatem dolińskim w obwodzie stanisławowskim a naszym powiatem i już różne rzeczy tam były, bo i były Dni Śląskie i tak jak wspomnieliśmy, była wymiana, były organizowane wypoczynki dzieci tutaj i naszych dzieci na Ukrainie i projekty zewnętrzne mieliśmy z punktem ciężkości oświaty, ochrony środowiska. I przyszedł ten moment, że coś nowego, coś nowego. A tu się połączyły chyba dwa oczekiwania, no niż demograficzny u nas i jakby no brak dzieci i chyba zainteresowanie Ukraińcami i uczeniem się u nas. I tak i nie. Braliśmy tylko szkoły, gdzie są internaty, a mówimy o szkole imienia Warszawicza w Pruszkowie, gdzie ten nabór jest dobry. Ale były luzy jeszcze i zaprosiliśmy Ukraińców. Pojechałem w maju na spotkanie z rodzicami i dziećmi 8 klas szkoły ukraińskiej, bo ci akurat będą w pierwszej klasie naszej szkół ponadgimnazjalnych i powiedziałbym takie, że zainteresowanie wtedy było, co to jest, jak to ugryźć. Takie pytanie jeszcze konkretnych nie było, ale mieliśmy tam panią dyrektor Oksanę Jakimiw, która była naszym punktem informacyjnym i zbierała informacje od rodziców, były pytania, były różne rzeczy. Dokumenty gromadziliśmy i tak zbieraliśmy do 30 paru osób. Jak byliśmy teraz na spotkaniu we wtorek, to proszę sobie wyobrazić, że komplet był. Byli rodzice oboje, były dzieci, było rodzeństwo i były pytania. I były pytania od tego, czy dzieci będą miały co jeść i jakich języków będą się uczyły. I czy to prawda, że po zakończeniu egzaminu maturalnego te dzieci z Ukrainy będą miały wstęp wolny na wszystkie uczelnie do Unii Europejskiej. Bo głównie o to im chodziło, że i tak to jest szansa, tak, że to jest dla nich szansa wyrwania się z swojego środowiska. Dzieci są przeciętne i w stronę tych najlepszych, bo sprawdziliśmy ich wyniki, bo to też było spotkanie, odbyło się również z władzami powiatu i padło pytanie, czy wy nie boicie się, że przyjdą jakieś takie elementy, które wam szkoły rozsadzą? Okazało się, że nie. W spotkaniu z rodzicami i z wyników świadectw wynika, że są to dzieci, które chcą się uczyć i rodzice głównie wskażą to, że 28 osób deklaruje chęć nauki w klasie o profilu policyjnym, 6 o profilu sportowym, a 4 o profilu strażackim, to tylko jest jak gdyby rozszerzenie pasji albo poszukanie czegoś, co będzie robił w chwilach wolnych, ale głównie uzyskanie gruntownego wykształcenia, które dają nasze szkoły. No to są odważne dzieciaki, no to w wieku kilkunastu lat pojechać do to są 15-17-latki, dwóch jest chyba takich 17-letnich, ale głównie są rocznik 2002. Ale powiem szczerze, że my mamy doświadczenia, jeżeli chodzi o gimnazja, gdzie młodsze dzieci przychodziły do internatu, mówię tu o naszych polskich, i ta aklimatyzacja trochę trwała, ale... A tam mniejsza bariera językowa była przecież, żadnej nie było. A tu będzie jednak pewna na początku. Będzie i nie będzie, bo proszę sobie wyobrazić, że również z tego spotkania już się okazało, że dzieci te ukraińskie odbywają albo będą odbywać jeszcze w sierpniu kursy języka polskiego. Mało tego, my otrzymamy na tych Ukraińców subwencję oświatową i algorytm z przemnożenia na dodatkowe lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. Wiesz, oni będą się uczyć, a poza tym są to młodzi ludzie, szybko się nauczą. Ich cieszy, że oprócz tego, że znają ukraiński, będą znali polski i dwa języki obce, bo mamy w naszej szkole angielski i niemiecki. Panie starosto, pamiętam, jak zaczynaliście te kontakty z Ukrainą, to wtedy pan trochę żartował, że to taki eksport demokracji, bo przyjeżdżacie z tymi naszymi wzorami i oni się trochę od nas uczą, podpatrują. No, jak to wyglądało? Ja pana zabiorę, żeby zobaczyć, jak to wygląda na przestrzeni, bo to jest praktycznie już, ja 15 lat oglądam to i są takie różnice, że rzeczywiście to było potrzebne. To było potrzebne, bo dzisiaj od kibelków trzeba zacząć, od koszenia trawy. To jest już inna Ukraina. To też... No, relacje urzędników z ludźmi przecież. Tak, oni tutaj przyjeżdżali, zobaczyli, jak to wygląda, wrócili do siebie, wykonali to, co było niezbędne i dzisiaj na przykład szkoły ukraińskie, te dwie, z którymi mamy doświadczenia, nie są szkołami śmierdzącymi, a były.
z wszystkimi wygodami, łącznie z likwidacją barier architektonicznych, bo zobaczyli, że u nas coś takiego funkcjonuje, że dzieci wcale nie trzeba przenosić, czyli tylko same mogą podpatrywali nas po prostu. Tak, i to właśnie jest to partnerstwo, czyli wymiana doświadczeń, podglądanie, uczenie się, nie robienie tych samych błędów. Czy panie starosto, stosunki polsko-ukraińskie są takie dość skomplikowane, bym powiedział, bo z jednej strony ta współpraca jest coraz lepsza, no mamy wspólnego przeciwnika, tak mówiąc eufemistycznie, czyli Federację Rosyjską, no ale mamy też przeszłość dość krwawą, która nas dzieli. Czy te elementy się nie pojawiają w tych waszych relacjach? Negatywne? Do tej pory nie było, aczkolwiek wiemy, że ten teren jest też skażony banderowcami i tymi sprawami, natomiast my tutaj jesteśmy głównie od stron niegospodarczej, a tej samorządowej, tej międzyludzkiej, tej braterskiej, tej przyjaźni, i nawet ta nauka tych dzieci ukraińskich tutaj u nas w szkole, to przede wszystkim będzie polegała na tym, żeby łączyć, żeby pokazywać wspólne elementy. Historia jest bardzo ważna, ale dzisiaj niech ten najbliższy sąsiad będzie mi przyjacielem, a nie wrogiem. No bo wiem, że jednak ta historia czasem tam iskrzy. No jest taka podkarpacka gmina, która ma partnerstwo z samym miastem Doliną. Mhm. No i jesienią zeszłego roku zapowiedzieli zerwanie tego partnerstwa, dlatego że Stepan Bandera został honorowym obywatelem Doliny. Ale i tutaj już tych banderowców było trochę za dużo, w sensie w przestrzeni publicznej. Ale z tego, co wiem, to, bo to dotyczyło również Niemodlina, bo sam Niemodlin ma partnerstwo podpisane z miastem Doliną. I ja przyznam się szczerze, że tego Bandery tam nie widziałem w okolicach urzędu, a... Ja nie mówię o pomniku, ja mówię o honorowym obywatelstwie. Obywatelu. To jest takie jednak duże wyróżnienie. Dla kogoś, kto dla nas nie jest nie bohaterem. Nie jest bohaterem. Natomiast z normalnymi ludźmi nie odczuwa się tego, że oni tam gdzieś manifestują, że są Ukraińcami, ale z tej właśnie opcji, z tej właśnie strony. Ich bardziej interesuje ich przyszłość, dobro ich dzieci. Czyli krótko mówiąc, omijacie drażliwe tematy raczej. Tak, bo my nie jesteśmy od polityki, my nie jesteśmy od gospodarki, od tego jest rząd, od tego są firmy, my jesteśmy od tej współpracy międzyludzkiej. Ale może warto byłoby czasem tak zasygnalizować, tak, bo właśnie na tym poziomie takim przyjacielskim, żeby i oni zrozumieli, dlaczego my mamy taki, a nie inny stosunek do Ale ja myślę, że poprzez te nasze relacje, poprzez te kontakty już sami budujemy tą więź i widzimy, że nam nie jest potrzebny żaden Bandera, nam nie jest potrzebny żaden ich bohater, czy negatywny, czy pozytywny. My mamy być tym dobrym ogniwem w tych stosunkach pomiędzy tymi narodami. Dobrze, zostawmy Ukrainę. Panie starosto, powiat opolski jest takim samorządem, który realizuje, czy prowadzi duży projekt związany ze ścieżkami rowerowymi. Wy i 9 opolskich gmin. W jakim to jest etapie? To turystycznie bardzo fajny pomysł. Fajny, tym bardziej, że jest to kontynuacja czegoś, co zaczęliśmy w tamtym roku, bo w tamtym roku pierwszy etap tej budowy infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych zostały zapoczątkowane wtedy, czy teraz mamy właśnie w gminie Dobrzeń Wielki, w gminie Popielów ścieżki. Mamy również w ramach tego projektu wybudowaną i kończono, ukończy się we wrześniu kładka na moście w Krasiejowie. Natomiast podpisaliśmy w grudniu 2016 roku porozumienie partnerskie, tak jak pan powiedział, z 10 podmiotami. Oprócz gmin mamy również samorząd województwa, bo województwo realizuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej między Kompracicami a Ochodzami. I mamy 8 naszych samorządów i gościnnie występuje miasto gmina Lewin Brzeski, która należy do aglomeracji opolskiej i razem z nami startuje. W ramach tego projektu ma być wybudowane prawie 40 km ścieżek pieszo-rowerowych, ma powstać kilka stacji tak zwanych bike and ride, czyli rowery zostawiamy, wsiadamy w komunikację przymiejską albo park czyli and ride. Nie tylko turystyka, ale także ale normalny dojazd tak, do pracy. Tak, już mówiąc o tym, że nie będziemy zakorkowani czekać na wjazd do miasta wojewódzkiego. I te właśnie park and ride, czyli mamy sytuację, że samochody zostawiamy i wsiadamy przy dworcach PKP. Te ścieżki są tak zaplanowane, że to będzie sieć? Bo to zawsze jest największy problem. Ja myślę, że tak nie do końca, ze względu na to, że każdy z tych samorządów sam projektuje, sam realizuje. One są połączone, wszystkie praktycznie prowadzą do Opola. Natomiast są to bądź brakujące ogniwa chodników, ścieżek rowerowych, ale są też nowe rzeczy, tak na przykład w Turawie, od Turawy Park do samego jeziora.
ma no, powstać sieć ścieżek pieszo-rowerowych, ale są też takie, jak na przykład w Pruszkowie, że mamy od Pomologii do Złotnik, pan marszałek buduje brakującą część chodnika na trasie Opole-Pruszków. To jeszcze na koniec zapytam, udało wam się zbilansować budżet? Taki no zachwiany projektem Dużego Opola. Jest, ale cały czas mamy na baczności to, że przychodzą różne pisma z ministerstwa mówiące o tym, że zabieramy wam część subwencji ze względu na to, że zmniejszyła wam się liczba mieszkańców, zmniejszyły wam się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, bo odeszło nam 9500 osób, bo odeszły firmy, które są i funkcjonują na terenie byłej części gminy Dobrzeń Wielki, to głównie elektrownia Norgips i wszystkie te firmy satelitarne. No pamiętam, że mieliście wtedy symulację strat, no teraz te straty będzie się mogli już realnie wyliczyć, tak? Ale one jeszcze, my myśleliśmy, że te straty będą gdzieś w roku następnym, bo wszystkie przeliczenia dotyczyły zawsze roku 2015, a miały wpływ na 2017. Niestety okazało się, że już rok 2016 był tym, że trzeba było korygować, ale jak pan widzi, nie jest źle. Funkcjonuje Powiat Opolski jako samorząd, rozwijamy się, no trzeba było trochę pasa przycisnąć, ale cieszymy się, że jest zawsze możliwość pozyskania pieniędzy zewnętrznych, które są motorem do tego, żeby rozwijać dalej. No to czekamy na ścieżki rowerowe. Naszym gościem był dzisiaj Henryk Lakwa, starosta Opolski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.